Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowi. Co to jest kolejny odcinek symulatora maszyna? Dzisiaj pojedziemy sobie na scenerii drawinową. Cichać. Do stacji Ładowice Zachodnie, do stacji Grodzisk Zachodni. Przez stację będziemy jechać. Wcześniej zrobić dobrą zapowiedź, a się nie da. No to jest. Dobra, zaraz zrobimy odpowiedź. Dobra, wiesz, coś może ci to jest peron? Peron trzeci. Więc czyli tak. Robimy zapowiedź. Pociąg TLK. Ze stacji Ładowice Zachodnie do stacji Grodzisk Zachodni. Przez stację Ładowice, Grabówek, Drawinowo. Odjedzie z toru przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. No to tak. Ode mnie. No i widzę, że coś mi się bardzo nikt nie wczytały, te dzieci, że były takie, no. Coś mi nie tak wyszło. Poczekajcie chwilę, ja tylko jedną rzecz pozmieniam. Dobrze, więc w końcu jestem u was. Znaczy z wami jestem, a nie u was, ale... No chyba z 5 razy wczytywałem tą grę, żeby znaleźć te wagony, które mają wnętrze, też żeby wiecie, ładnie to wszystko wyglądało. Tak jak ja bym to chciał. Dobrze, więc załączmy już tutaj wszystko. Tak, żeby działało. O, pięknie. Ładna, ładnie. Tutaj wygląda nasz skład. Jeden wagon klasy pierwszej, drugi wagon klasy pierwszej. Wagon połączony, klasa pierwsza, klasa druga. Tu widzimy wagony klasy drugiej. Będzie ładne, wyczyszczone tutaj są, tak? To macie już trochę brudniejsze, trochę starsze wagony. I nawet zresztą widać po tych nalepkach, że tutaj są takie starsze nalepki. To już macie nowsze, takie jak są teraz, tak? Tutaj macie ogólnie wagony przedziałowe. Trzy wagony przedziałowe. Tu są cztery wagony bezprzedziałowe, a pierwsza klasa jest całkowicie przedziałowa. Mam nadzieję, że was odpowiednio zapoznaję z naszym składem. Dobrze, z tego co słyszałem, mam mieć odjazd. Ja tylko o sobie światełko dołączę. Jakbyś ktoś nie widział, ta lokomotywa tutaj też pracuje za nami. Jedziemy dzisiaj do wojny. Dziesięć wagonów, o. Myślę, że mają to ciągnąć. Dobrze, postaram
Mamy się dzisiaj jechać w najbardziej profesjonalny się tylko da. Mamy mniej do 60-70. Nie przechodzimy na... Dajcie coś. Tak podobno się jeździ, z tego co słyszałem od maszynistów. No i przyspieszamy, 120 to jest na razie. Nie w 10 za chwilę na taki mocno. Nie wiem, co gdzieś przepisa. No i podejdę. No będzie 140. Nie wszystkie warunki nie wyjadą. No i 5. Mówi to słaby kontest. Nie tak jak mam dwie lokomotywy EPE 09. Dajemy radę uciągnąć te 10 wagonów. W ogóle to ich pozmieniali tak, że teraz przy tym toku z zewnątrz się aż tak nie przycina. A widzicie, że teraz płynnie jedzie. Chyba to wskazuje sygnał ujęcia prędkości do 100 km na godzinę. Właśnie. Musimy to uważać. Na tym semaforze przed nami. Więc zaraz będziemy hamować, także już na tym semaforze jechać. Pusta na godzinę. Już w sumie on wskazuje sygnał, że następny semafor jest na stój. Ale to maszynista powinien dostosować prędkość, oczywiście nie przekraczając prędkości szlakowej. Tak, na tym semaforze jest do 60. Dyżurny ruchu podał nam piast. Thank you.
Nie powiem wam, hamowania rodem z Intercity. Teraz wiesz. A nie właśnie to się zadzicza. Tak to powinno wyglądać. Dobra, zaraz odjazd będzie. Zobaczymy sobie tym razem odjazd tego widoku. Pomału wszystkie zwykle, też zaraz się za mną. O czym była mowa? No może ja też się zamknął trochę w innym. O, właśnie teraz coś nam moc. Ruszamy. Najbardziej delikatnie, jak tylko się da. To w Intercity nawet nie czuć, kiedy pociąg przyspiesza. Co dopiero jak rusza ze stacji, to wtedy to w ogóle nie czuć.
Czekajcie, bo mi tutaj do drzwi dzwoni, zaraz jestem. Dobrze, moi drodzy widzowie, więc ja już jestem. Z powrotem, więc kontynuujemy naszą jazdę. Zaraz będziemy do tunelu wjeżdżać. Bardzo tunel będzie. Ja znam tam tunel prawie na pamięć. Życie przy wyjeździe z tunelu będzie informacja, że następny temat wskazuje sygnał stój. Chociaż nie, bo teraz jedziemy w nocy, to raczej nie będzie. No nie jest. Widzicie ruch pociągów, jednak przebiega tak samo, czy na scenerii w nocy, czy na scenerii w dzień. Pięknie, no i mamy jazdę z prędkością ograniczoną do 100 na godzinę. Oczywiście jest to spowodowane rozjazdami, w szosecie będziemy przejeżdżać. Po czym następnie będziemy mieli prędkość ograniczoną. Łącznik szybki wyrzuciło. Będziemy mieli prędkość ograniczoną do dodania 160. Jest to 60, to jeszcze ostatni dadżon do siebie wyjechał. No, teraz jest to 60, to na szlaku.
No i to znowu już wyrzuciło szybki błąd. To jest tak. Kocham to, może mi ktoś powie od czego to jest, bo nie wiem. Staram jechać jak najlepiej. Nie ma być realna jazda, no raczej w realu się coś takiego nie dzieje zazwyczaj. Tym napięciem pewnie, ale to ja nie jestem w stanie naprawić napięcia w sieci trakcyjnej. Ten Weltomierz tutaj strasznie spada. A widzicie tutaj jak leci w dół? Jak on tam spadnie, to nie wiem, niżej 2,5, to wtedy się wyrzuca wyłącznik szybki. Tego to się nie mylą. Ale już jedziemy 140. Następny semafor wskazuje na ograniczający plan wyjazdu na godzinę. To wskazuje semafor przed nami. Rozpocznijmy hamowanie.
że resztę trasy dowiecie się dopiero w następnym odcinku. Dobrze, może już będę mówił normalnie, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.